gospodarczej. Pomysł narodził się stąd, iż podczas pracy jako uczeń, ucząc się w zakładzie, w którym odbywałem praktykę, pracę tam akurat, praca, na którą wykonywałem, podobała mi się bardzo i zawsze marzyłem o czymś, żeby prowadzić jakąś swoją działalność, z której będę czerpał jakieś tam korzyści i sprawiała mi ona przyjemność, będę mógł się rozwijać oraz pomagać innym ludziom. Ile osób liczy kadra pracownicza? Kadra pracownicza w zależności od okresu, jaki jest praca, czy to jest lato, czy to jest zima, ale w większości to jest stałych etatów, to jest gdzieś około 35 osób, które na stałe mają pracę i pracują. Jak łączysz życie zawodowe z rodziną? Często się mówi, że przedsiębiorca pracuje 24 godziny na dobę. No tak, akurat to, że przedsiębiorca pracuje 24 godziny na dobę, to poniekąd jest prawda, bo normalny pracownik, który przychodzi, wykonuje swoją pracę, czy to jest w tutaj firmie, czy w jakiejś tam innej, zazwyczaj pracuje przez 8 czy 9 godzin, w zależności od pracy, na jakim stanowisku co wykonuje i odchodząc ma inne, jak powiedzieć, cele i życie, o którym, jakby powiedzieć, odchodząc do pracy zapomina o tym słowo pracy, a przedsiębiorca musi zawsze myśleć o tym, co następnego dnia trzeba dać do pracy, co trzeba wykonać, coś, żeby było, żeby nic nie zostało w jakiś sposób tam gdzieś zapomniane i żeby po prostu firma się rozwijała, więc to są właśnie rzeczy tylko tego typu, że przez 24 godziny nawet trzeba po prostu myśleć, żeby firma szła do przodu. Jaki masz plan na przyszłość? Planami na przyszłość to są rozbudowa tutaj firmy do etapu takiego, że plac, który jest magazynem takim przeznaczonym do zakupów przez klientów, będzie zadaszony cały, że można przez lato, czy zimę, czy będzie to pogoda brzydka, firmy oraz osoby na pewno mogły przyjść, zawsze coś kupić, niezależnie od pogody, warunki jakie są. Oczywiście też to jest z korzyścią do drewna, które nie jest narażone na tego typu warunki atmosferyczne. Czy to, co Pan robi, uważa za strzał w dziesiątkę? Uważam, że akurat to był trafny strzał z uwagi na to, iż wykonuję to, co tą pracę, którą akurat lubię, w której wyuczyłem się z mojego zawodu, jestem zawodu stolarzem. Robię to, jak powiedzieć, tak, z zamiłowania, to, co lubię, to, w czym się czuję dobrze i mogę się rozwijać oraz mogę dawać, jak powiedzieć, możliwości innym osobom do jakiejś tam momentów, gdzie też będzie to sprawiało przyjemność i będę się mogli rozwijać. Które z Pana cech przyczyniły się do rozwoju firmy? No, są to różne cechy. Jedną z takich cech to jest akurat można powiedzieć ambitność do wykonywania czegoś, jakby powiedzieć tutaj, co jeżeli jest jakiś cel, założenie, to się wybrnie do końca, czyli wykonać coś, jaki był zamiar, żeby efekt był, został osiągnięty. Czyli tutaj chodzi bardziej o to, że trzeba po prostu być optymistą i dążyć do celu, który jest, jakby powiedzieć, tutaj na pierwszym planie. Czy starał się Pan o dotacje z funduszy unijnych? Tak, starałem się o dotacje z funduszy unijnych, ale niestety nie korzystałem z tego typu środków pomocniczych. Czy chciałby Pan zmienić coś w firmie? No, zmienić może dużo rzeczy na lepsze, ale też wszystko to zależy od finansów, z którymi się to wszystko wiąże. Założył Pan swój interes i skąd wziął na środku? Firma została założona w 1996 roku. No. W tym czasie została rozpoczęta działalność. Na środki nie było wtedy, powiedzieć, tutaj jakieś duże nakłady potrzebne, z uwagi na to, że część takich maszyn już tam w jakiś sposób miały, które były w trakcie tam prac jakieś wykonywane, coś z środków własnych, coś z pomocy rodziców. Czy lubi Pan swoją pracę? Tak, bardzo lubię i bardzo mi się podoba to, co wykonuję i myślę, że każdy, kto będzie robił to, co lubi i wykonywał z przyjemnością, to będzie z tego zadowolony, będzie się mógł rozwijać i będzie chodził do
pracy z samym zadowoleniem i nie z jakimś smutkiem, że ktoś mu każe coś robić, czego nie lubi. Czy kiedykolwiek miał Pan chwilę załamania z powodu, który chciał Pan zrezygnować z działalności? Nie, nie było takiej akurat. Bynajmniej sobie nie przypominam, żeby była taka chwila, taki moment, żeby coś mnie przyjdzie mi zasmuciło i powodem było to, żeby zrezygnować z tego. Gdyby Pan miał możliwość, to wybrałby pracę na etacie, na cudzy rachunek lub inną pracę? Nie, na własny rozrachunek. Zawsze na własny rozrachunek. Z uwagi na to, iż wiem, że nie jest to ciężki kawałek, że nie jest to lekki kawałek chleba, nie jest to ciężka praca, ale która przynosi satysfakcję i... No i to by było tak z tego, może wszystko. Dziękujemy Panu bardzo za cały wywiad. No i bardzo nam się raczej podobało. Dziękujemy bardzo. Myślę, że mi się podobało i jak coś zapraszam znowu. Dziękuję.